Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. W dzisiejszym odcineczku, jak tutaj na ekranach możecie sami zauważyć, jesteśmy na naszej farmie, ale na razie sobie pobiegniemy, szybciusieńko do naszego sąsiada, można tak to nazwać, do sąsiedniej wioski, tak, bo jest nowy nabyteczek. Taki fajny, faniutki. Są dwa, można powiedzieć, że nowe nabytki, ale to zaraz sami zobaczycie, jakie są te dwa nowe nabytki. Czekajcie, tutaj już jesteśmy niedaleko. O, co tu pisze? Wymiana spoko luz. Sobie otworzymy bramę. Pobiegniemy tutaj szybciusieńko. Jak tutaj już sami na ekranach możecie zauważyć, jest to John Deere 6210 RK, taki siewniczek marki Salki, coś takiego marka, na 4 metry szerokości, to od sąsiada kupiłem, tak, za ciągniczek dałem 130 tysięcy, a za siewnik dałem niecałe 10, więc wiecie, jak to różnie bywa. Czekajcie. Ok, wejdziemy sobie, dźwigniemy, odpalimy, hop, ok, sobie, o, widzicie, nawet wrota otworzone, tak, ciągniczek już tam kiedyś byłem oglądać, teraz w dzisiejszym odcineczku tylko byłem sobie zakupić go, znaczy przejechać się i pokazać wam mniej więcej, o co chodzi i w ogóle itp. itd. O Jezusie, mój kochany. Jeszcze dobrze nie wyjechałem, a już uderzyłem. Przepraszam. No o co chodzi? Przepraszam bardzo za to was. Ale sobie lecimy na pełnej siewniczy. No mówię, jest na 4 metry, więc troszeczkę jest. Więc wiecie, jak to bywa. Ups. Dobra, sobie jedziemy tutaj pod góreczkę. Dobra, zaraz sobie skręcimy na naszą farmę. Hop, okej. Hop, skręciliśmy sobie. Teraz gdzieś go trzeba postawić, tylko jeszcze nie wiem gdzie zbytnio. No tutaj gdzieś sobie go postawimy. O, i tam widzicie, jak na razie jest jeszcze stary siewnik, ale to na razie go sprzedam za niedługo. Tutaj widzicie, też pochowałem maszynki. Pochowałem maszynki do garażu. Tak, te, które mi nie będą jak na razie potrzebne, teraz sobie podjedziemy, sobie zrobimy sobie siano, zbelujemy sobie nasze pola, przepiękne, cudowne, najwspanialsze. Tam jak z tyłu już sami możecie już zauważyć, myślałem, że nie będziecie wiedzieć, ale jednak będziecie. Zakupiłem też nowy nabytek, klasy Alexiona 570, tam z przystawką na 12, na ile? Na 10 metrów? Na 9 metrów, przepraszam. Na 9 metrów. No troszeczkę nawet dojść, takie długie to jest. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, no nie? Tak to bywa. No bo wiecie, też wziąłem dotację znowu. Dotację wziąłem. Zbiera? Okej, zbiera. Czekajcie, tylko sobie chudy wyłączę. Okej, o tak. Dotację dostałem znowu, kredyt też wziąłem, no i na wszystkie maszynki mi starczyło. Myślę, że wam się podobają te moje nowe maszynki. Tutaj jak widzicie, troszeczkę się też najeździmy. Hop, trzeba wycofać teraz. Hop, okej, ładnie, pięknie, cudownie jadymy na pełnej. No 15, myślę, że to jest idealna prędkość. Okej, teraz trzeba gdzieś tą belkę, hop, czekajcie, podjadę, okej, dobra, o tak będzie, myślę, że powinno być gicik.
O, pierwsza beleczka ze słomy jest, więc jest jak najbardziej na plus. Się cieszę z tego powodu. Tutaj już jedziemy sobie kolejnym. O Boże, 25 nawet cisnę. Znaczy się, słoma jest idealna do zbierania. Prasa się nie zapycha, wszystko ładnie. Prasa też chodzi, bo nasmarowałem ją jeszcze. Tak bardziej wszystkie łańcuchy i w ogóle itp. itd. Chodzi, więc jest idealnie. Nie wiem, naprawdę nie wiem ile na tym polu będzie beleczek. Ale myślę, że coś koło 10 powinno być. Tak mi się zdaje bynajmniej. Znaczy tak będzie, to ja sam nie wiem. Hop, ok, zamkniemy. Hop, i jadymy dalej na pewnej. Hop, sobie cofniemy. Ok, i lecimy na pełnej. Przepraszam, że tam przez 3 dni chyba nie było odcinka. No ale tak wyszło, bo nie wiem czemu, ale miałem jakieś tam problemy, zresztą pisałem na Facebooku. Dobra, dobra, już jestem, sobie lecimy na pełnej dalej, bo musiałem na szybko zrobić krótkie cięcie. Przepraszam Was bardzo za to. Myślę, że mnie wybaczycie. No dobra, zaraz będzie już kolejna beleczka. O, już jest. Czekajcie, tylko sobie cośniemy troszeczkę, hop. Ok, o, wywalimy. Ok, zamkniemy i lecimy dalej. Sobie szybciusieńko na pełnej. Ile tam było? Chyba 6 minut czy coś takiego. No w dzisiejszym odcinku tylko belowanie. Postaram się jak najwięcej zbalować. W przyszłym będzie zbieranie. Myślę, tak, zbieranie zrobię beleczek. No i wiecie, to już wyjdzie. Będzie, znaczy się. No, sobie cofniemy. No tutaj muszę wziąć, bo nie zebrałem wszystkiego. Tu sobie wjedziemy w ten pokos. Hop, ok, wyrzucimy belkę. No niech to się szybciej robi, wyrzuca się ta belka itp. itd. Hop, ok. Czekajcie, tutaj zbiorę te, co mi zostały. Tak troszeczkę, ile dam rady. Dobra, sobie cofniemy do tyłu. Ok, i lecimy dalej. Naszym nowym dżundirkiem jak najbardziej się spisuje, jak najbardziej na plus. Myślę, że tak będzie cały czas się spisywał dobrze. Hop, sobie zakręcimy. Tam do krzaków nie wjechałem, więc jest lajcik. Hop, ok, i zbieramy dalej. Myślę, że mi belka nie poleci tam na dół. No dobra. Okej, sobie to pozbieram, te kawałeczki małe, co tutaj są. Jedziemy sobie tu na łące, nawrócę. Myślę, że mogę, bo to w sumie nie moje jak na razie. Ale z czasem mówię, dojdzie dużo, dużo, naprawdę dużo pól. Więc wiecie, jak to bywa.
No, John Deere jak najbardziej na plus, polecam wam go bardzo serdecznie. Na koniec sezonu się postaram wam wydać mod packa, ale czy wydam, to wam niczego jeszcze nie obiecuję, bo to wiecie, bardzo dużo mam modów, 4 giga modów. Więc kurwa mać, to jest w cholerę za przeproszeniem. Dobra, już wyprostowałem i lecimy dalej. Okej. Czekajcie, tu wyrzucę ją, tą belkę. Okej, na pełny. Myślę, że ja innych dźwięków... Ups, wyrobiłem się na całe szczęście. Że innych dźwięków nie słyszycie, prócz mnie i gry i głosu z gry. Bo jak tak słyszycie, to przepraszam was bardzo za to. Kurde, 7 beleczka, troszeczkę mało. No ale w sumie zawsze to coś, lepsze to coś niż nic, żeby wcale nie było żadnej belki. Ale wiecie, tu nawozy nawoziłem, ale... wapno rozwiozłem, a nie nawozy prawdziwe i dlatego tak było. No i przepraszam was bardzo za to. Hop. Wiecie, mam już takie większe maszyny, więc muszą się też pojawiać większe ciągniki, więcej pól mam, znaczy będę miał, jak na razie jeszcze nie mam, ale będę miał, więc wiecie, musi to narusić. No muszę kupować też lepsze maszyny, większe, no nie, żeby tam się wyrobiły i w ogóle itp. itd. No nie? Powinniście wiedzieć, o co mi chodzi mniej więcej. Okej, zaraz będzie 8 beleczka, ostatnia na tym polu. No w sumie już więcej nie zrobię na tym polu. Ała. O, beleczek. Kurwa, coś mi w uszach piszczy. Ja pierdolę. O, przepraszam was bardzo, że się tak przekonałem, ale... O, dobra, już jest inaczej całkiem. Coś mi w uszach piszczało, serio wam mówię. Nie wiem, czym to było spowodowane, no ale przepraszam was bardzo. Hop, okej, zmieściłem się. Wyłączmy, pojedziemy na kolejne pole. No, z 12 minutek już jest coś koło tego. No, przyjadę tu przyczepą, to zabiorę wszystko, 8 belek, co to jest przecież? Boże. To jest, za przeproszeniem, małe gówno. O, widzicie, 25% idealnie i 1000 litrów. To jest coś, takie, tak zrobić. Tu sobie w prawo skręcimy. Hop, tutaj też zaraz mamy na pole na belki. No ale z tego pola raczej nie będę przyczepą zwoził, bo to tutaj niedaleko zaraz na farmę. No tutaj można, mogę tak to nazwać, że to jest wiatr, mam tam wiatr dla krówek i tyle w sumie, tak mogę sobie to nazwać. Tak myślę. Wiata dla krówek, tylko tam wiata jest i tyle. I tam dwa garaże. Dwa garaże są, moje i tyle. No nie, a reszta to jest jakiegoś tam sąsiada. No. Dobra, na pewno cały czas lecę. Trochę z tej kamery pojeżdżę. Hop, cofniemy sobie. No tutaj jak widzicie, wapno właśnie jest rozwalone.
więc następnym razem będzie już nawóz, nie wapno. Kolejna, dziesiąta belka. Okej, okay, no nie, się to szybciej wyrzuca. No a kostki kwadratowe, te duże, to nie wiem, czy będę robił. Ale wszystko jest możliwe. Dobra, już jestem po cięciu, przepraszam bardzo. No, musiałem, bo już... Tu siostra mi weszła do pokoju. Więc bardzo, ale to bardzo za to przepraszam. Bardzo, ale to bardzo przepraszam. No nie. Tak wyszło. Wiecie, o co chodzi. No i to było 9 minutek i 7 niecałe, to jest razem 4 na 15. 15, dobrze liczę. Tak, 15 minuteczek. No, nawet 16 minutek. Więc skończę to pole i zakończę odcineczek, więc będzie lajcik. Jeden odcineczek, o ile dobrze wszystko pójdzie z planem, to widzicie w czwartek. Tak, w czwartek widzicie. Hop, o, okej. Tu czwarta belka na tym polu. Czekajcie, raz, dwa, trzy, tak, czwarta, no więc nawet dość, tak, powiem wam. Okej, szybciusieńko sobie pędzimy tutaj. Tutaj są trochę zboża jest zostawionego, bo zrobiłem umijaki, ale to bardzo... Przepraszam was za to. Czekajcie, to nie powinno daleko polecieć ta belka. Jak w ogóle poleci, no to takie pole jest... O! O kurwa, się rozpędziła. Jak się na chacie u Zbyszka zatrzymo, to ranny boskie, czemu stochowskie. Zbyszek nas zabije. Wtedy będę miał... Będę miał wtedy alkohol. O kuju. Znaczy się wtedy będę mu wisiał alkohol. No nie, jednak nie poleciała zbytnio daleko. Okej, więc co, więc ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Jeżeli wam się spodobało, to nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę oraz subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. Więc do następnego. No i siemaneczko ludziska.